good at making promises. But if you like causing trouble, teraz będzie idę. Zaczyn ta pięć, powiem mam obrany cel. Serce jaka se mutry. Hej, witam was wszystkich. W kolejnym filmiku dzisiaj wam opowiem o moich włosach. Jak to się stało, że są kolorowe. Więc zaczynajmy. Pojechałam z moją przyjaciółką do miasta po rzeczy do DNA. Nagle zobaczyłam po prostu zdjęcie takiego fryzjera, że jedna dziewczyna ma takie włosy. I postanowiłam, że zajdę z tego fryzjera. I zapytam, czy oni takie robią. Okazało się, że robią. Więc sobie marzniłam takie. Pojeździłam się po mieście. Mama nic przeciwko temu nie miała. Po prostu zaczęła się śmiać. I tak. Okej, wydaje mi się, że to wszystko o moich włosach, ale to nie koniec filmiku, kochani moi. Pokażę wam moje nowe dziewczyny. Jest to taka girlandą. Tutaj jest serce. To jest happy, to jest smile, to jest friends, to jest fly, to jest unicorn, to jest wifi plusia, magic i miau miau. Pomalowałam sobie taki mój klucz od pokoju na różowo, jest taki piękny, oraz pomalowałam haczyk, pieszak. Dobra, teraz opowiem wam trochę o moim medalu, jak go zdobyłam, co i jak, i no, zaczynajmy. To jest mój medal, zajęłam 3. miejsce w zawodach sportowych z lekkoatletyki. Zajęłam ten medal w sztafecie oraz w... nie no, w sztafecie. Czyli 4x60. To była taka historia. Biegamy z dziewczynami, później poszłam ja coś zjeść. Podchodzi do mnie pan i mówi, zajęłam 3. miejsce. Ja dostałam takiej fazy, ja do niego takie, niemożliwe. Dostałam takiej fazy, że po prostu nie wiem co to było. Taki ładny. Okej, więc... Nie. Chciałam wam jeszcze powiedzieć coś. W moim friends tagu, znaczy nie friends tagu, tylko w kilka faktów o mnie, powiedziałam, że mam 3 przyjaciółki, no to trochę się zmieniło, bo teraz mam 2. Jeśli chcecie się dowiedzieć całkowicie o co chodzi, to wam powiem, że Miśka G, możecie ją kojarzyć, zaczęła kłótnię nie wiadomo czego. Z tego, że moja druga przyjaciółka u mnie wczoraj nie zbywała. No nie rozumiem tego, ale myślę, że możemy już kończyć ten filmik. Na zakończenie pokażę wam jeszcze wszystkie rzeczy, które dzisiaj omawialiśmy.